Mówią, że od wódki rozum krótki. Chociaż ja wolę to drugie przysłowie, czyli... Kurde, zapomniałem. No dzień dobry, z baru Sztok Polska. Ja, wasz łysy, melduję się na stanowisku i zapraszam na 35. odcinek 50 sztosowych koktajli, sezon drugi. Dzisiejsza receptura jest inspirowana niderlandzkimi osadnikami, a będzie to Knickerbocker. Albo Knickerbocker. Nie wiem, jak to się wymawia do końca. Knickerbocker. Samo słowo ma właściwie, czy też może miało, dwa znaczenia. Dawno, dawno temu, kiedy to oczywiście wszyscy zjeżdżali się do Stanów Zjednoczonych, między innymi też Holendrzy, określano tak mianem właśnie holenderskich osadników, których można było rozpoznać po tym, że sobie podwijali nogawki spodni, tak do kostek. Ta moda wróciła. Teraz nazywamy tych ludzi troszeczkę inaczej, ale zachowajmy sobie to na kiedy indziej. Lata później, zwłaszcza w Nowym Jorku, określano tak mianem ludzi, którzy, tutaj też oczywiście chodzi o pewnego rodzaju pokrewieństwo, było wiadomo, że posiadają holenderskie korzenie. Chociaż wtedy już tych spodni się tak nie nosiło. A obecnie, jeżeli powiesz Knickerbocker, to barman zrobi ci pyszny koktajl na rumie. A skoro już mówimy o dawnych czasach, to oczywiście warto przyjrzeć się samej recepturze, która pierwszy raz została opublikowana w 1862 roku, a to za sprawą wielokrotnie przeze mnie już wspomnianego Jerry'ego Thomasa. Receptura ta musiała być nad wyraz popularna na przełomie XIX i XX wieku, bo wspominały o niej w swoich książkach takie legendy jak Harry Johnson, czy też Harry Craddock, twórca słynnego The Savoy Cocktail Book z 1930 roku. No dobra, ja już się nie będę tutaj popisywał datami i książkami, chociaż jeżeli chodzi o Harry'ego Craddocka, to warto wspomnieć, że chyba lubował się w tej recepturze, ponieważ stworzył też twist tejże, ale w profilu martini, który bazował na ginie. Natomiast ja dzisiaj przedstawię wam tą oryginalną wersję, dlatego nie traćmy czasu, robimy Knickerbocker. Knickerbockera możemy zrobić dwojako. Oczywiście możemy go zbudować bezpośrednio w szkle, w szklance, skruszonym lodem, albo też wstrząsnąć. A ja sobie lubię wstrząsnąć. Dlatego biorę shaker i wlewam po kolei 50 ml niestarzonego białego rumu. Kapkę, bo dosłownie 5 ml likieru triple sec, czyli likieru z pomarańczy. 20 ml, chciałem powiedzieć likieru, 20 ml soku z limonki. Oraz 15 ml, i teraz to od was zależy, czy to będzie grenadyna, czy na przykład syrop owoce leśne. Taki, jaki mam ja. Shaker oczywiście uzupełniamy kostkami lodu i będziemy sobie wstrząsać, ale dosłownie kilka sekund. Naszą gotową mieszankę najpierw uzupełnimy kostkami lodu, ale proszę was, nie do pełna. Spróbujmy na razie z kilkoma kosteczkami. Przelejmy mieszankę. A teraz dosypiemy sobie kruszonego lodu. Oczywiście musi być przy tym troszeczkę bałaganu. I teraz łysy zdradzi wam mały trik. Otóż łupiny limonek, które wykorzystujemy do tego, żeby sobie wycisnąć sok cytrusowy, mogą posłużyć za śmieszną dekorację. Jeżeli sobie taką łupinę ładnie
przystępujemy. To wyjdzie nam taki kapelutek. Teraz ten kapelutek możemy sobie tutaj... Poczekajcie. Dobrze jest sobie jeszcze go tak... Teraz mamy taki śmieszny kapelutek. I na ten kapelutek możemy sobie, moi drodzy, wrzucić trochę sezonowych owoców. I nawet możemy sobie wrzucić taki malutki szczyt mięty. I proszę bardzo, Knickerbocker ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? No to tutaj musimy się posłużyć, moi drodzy, rureczką. Pięć sekund nie leżało. A teraz pora sprawdzić, jak smakuje. Oczywiście musimy mieć do tego rureczkę. Ja boję się, że te rzeczy mi spadną, więc najpierw zrobię tak. Polecam Wam serdecznie. Naprawdę wyśmienity owocowy koktajl. Bardzo przyjemny, no mocno rumowy, co będę mówił. Taki tiki, bym powiedział nawet w profilu. Serdecznie Wam polecam. Spróbujcie go, a na pewno nie pożałujecie. Moi drodzy, ja serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Oczywiście subskrybujcie Łysą Głowę. Oglądajcie więcej filmików. A jeżeli chcecie więcej koktajlowych inspiracji, zapraszam po moją książkę Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol. Link zostawiam w opisie. Do następnego mieszania.